Premier League jak co roku pokazała bardzo wysoki poziom, więc dzisiaj pokażę Wam największe upgrade'y z tej właśnie ligi FIFA 21. Wbijajcie na kanał Skyduma, który wystąpił w tym odcinku. Jeżeli uda Wam się dobić do 200 łapek w górę, to już niedługo pojawi się kolejny taki odcinek. I dla urozmaicenia, każdy 10 łapek w górę to jeden zawodnik w kolejnym odcinku. Tutaj macie pokazane ostatnich 5 subskrybentów oraz wspierających ten kanał. A teraz nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Adama Traore jest jednym z tych zawodników, którzy także bardzo zaskoczyli w tym sezonie. Hiszpan radził sobie bardzo dobrze w tym sezonie, strzelił 6 bramek oraz zanotował 10 asyst i notował on bardzo dużo jakości dla swojej drużyny. Jest to jedna z najbardziej barwnych postaci tego klubu i jest to też jeden z nielicznych zawodników w tej lidze, którzy idealnie odnajdują się na skrzydle, jak i na obronie. Oraz do tego Traore ma świetne warunki fizyczne i jego sylwetka jest wręcz idealna. Według mnie dostanie on upgrade o 7 i jego overall będzie wynosił 81. Pierwszym zawodnikiem jest Abraham. Anglik rozgrywał bardzo dobre zawody w tym sezonie, często strzelał i śmiało mogę powiedzieć, że był on najlepszym zawodnikiem ofensywnym w The Blues i według mnie w następnej FIFA dostanie on upgrade o 5 i overall Anglika będzie wynosił 81. Bruno Fernandes jest wielką bombą transferową Manchester United. I obok Wan-Bissaki to chyba najlepszy transfer tego klubu w ostatnich latach. Portugalczyk ledwo co przyszedł już do swojego obecnego klubu, a już bardzo dużo osiągnął i w ledwo miesiąc od swojego debiutu w tej lidze został nagrodzony nagrodą do najlepszego zawodnika miesiąca tej ligi. Według mnie zawodnik ten dostanie FIFA 21 upgrade o 3 i jego overall będzie wynosił 88 i karta sama w sobie będzie wyglądała bardzo dobrze. A czy według Was Portugalczyk zasłużył na takiego upgrade'a? Na Wasze odpowiedzi czekam na dole. Fred w końcu odpalił się w klubie z czerwonej strony Manchesteru. Brazylijczyk wrócił do swojej najlepszej formy, jaką prezentował jeszcze przed przejściem do klubu Czerwonych Diabłów. Gra on teraz o wiele częściej na pozycji SPD i trzeba przyznać, że na tej pozycji gra on wręcz idealnie w tym klubie i nie wiem, czy nie jest to nawet najlepszy defensywny pomocnik w tym klubie. Miejmy nadzieję, że następny sezon będzie tak samo dobry jak ten dla tego zawodnika, bo wyjdzie to na dobre dla gry, jak i w prawdziwej piłki, bo jest to bardzo grywalny zawodnik w FIFA oraz duży talent na boisku. I według mnie Brazylijczyk dostaje w następnej FIFA upgrade o 3. Wan-Bissaka jest chyba jeden z najbardziej udanych transferów tego klubu w ostatnich kilku latach. Zawodnik ten szybko odnalazł się w pierwszej drużynie Czerwonych Diabłów i jest to ścisły top bocznych obrońców w lidze angielskiej. I dostanie on według mnie upgrade o 4. Mane rozgrywa kolejny bardzo dobry sezon. Senegalczyk w obecnym sezonie Ligi Angielskiej strzelił już 18 bramek oraz zanotował 12 asyst. I według mnie to najlepiej grający w ofensywie zawodnik Liverpool, jak i nawet całej lidze angielskiej. I według mnie także jest on bardzo niedoceniany i ciągle w cieniu Salaha. A moim skromnym zdaniem jest on o wiele lepszy od zawodnika z Egiptu. I według mnie w następnej FIFA dostaję upgrade o 2 i jego overall będzie wynosił 90 overalla. Więc Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem, gdyż za 200 łapek w górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii. Oraz napiszcie propozycję kolejnego odcinka. Ja dziękuję Wam za oglądanie, cześć. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket.